Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Mimo nieprzespanej nocy liderzy państw Unii Europejskiej nie wypracowali kompromisu co do obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Francja i Niemcy w porozumieniu z Holandią i Hiszpanią chciałyby fotel szefa Komisji Europejskiej zajął Frans Timmermans. Przeciwna jest m.in. Grupa Wyszehradzka. To była długa noc i już pierwsze wypowiedzi przywódców państw wskazywały, że o kompromis nie będzie łatwo. To nie będą proste rozmowy. Parlament naciska przynajmniej dwie jego największe frakcje na system kandydatów wiodących. W tym samym czasie największa frakcja, Europejska Partia Ludowa, nie ma większości. Dlatego przed Donaldem Tuskiem trudne zadanie. Donald Tusk przed szczytem odbył serię rozmów w sprawie obsady unijnych stanowisk. Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania wyszły z propozycją, by na czele Komisji Europejskiej stanął Frans Timmermans. To kandydat socjalistów, dlatego jego nazwisko szybko spotkało się ze sprzeciwem chadeków. Przeciwna kandydaturze Timmermansa była też Polska. Frans Timmermans jest oczywiście kandydatem, który bardzo mocno dzieli Europę i z całą pewnością nie rozumie Europy centralnej. W sprawie kandydatury Timmermansa jednym głosem mówiła cała Grupa Wyszehradzka. Pan Timmermans nie był w przeszłości zbyt pozytywnie nastawiony do naszego regionu. Potrzebujemy kogoś, kto zjednoczy Europę, a nie ją jeszcze bardziej podzieli. Grupa Wyszehradzka rozpoczęła grę, która miała osłabić kandydaturę Timmermansa. Kolejno z premierami Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotykali się Angela Merkel, Emmanuel Macron. I premier Włoch Giuseppe Conte. Te najważniejsze rozmowy toczyły się jednak między Francją i Niemcami, bo to te kraje wciąż podtrzymywały kandydaturę Timmermansa. Dyskusja unijnych przywódców ruszyła ze sporym opóźnieniem. Około północy została jednak przerwana. Państwa nie potrafiły wypracować kompromisu. Potrzebne były kolejne konsultacje. Serię spotkań z liderami państw członkowskich odbył szef Rady Europejskiej, ale porozumienia jak nie było, tak nie ma. Dokładnie 450 lat temu została uchwalona Unia Lubelska. Porozumienie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego dało początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Rocznicę tamtych wydarzeń upamiętnili wczoraj premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Uroczystości, także z udziałem przewodniczącego litewskiego Sejsmasu, odbywały się w Lublinie. Unia Lubelska była epokowym wydarzeniem, które na wiele lat określiło porządek publiczny i ład społeczny w Europie Środkowej i w znacznej mierze wschodniej. Dzięki niej powstała bowiem Rzeczpospolita Obojga Narodów, podmiot polityczny, który stanowił rzadki przykład udanego kompromisu pomiędzy różnymi narodami, ziemiami, religiami, kulturami i językami. Istota tego wielkiego projektu zawierała się w haśle wolni z wolnymi, równi z równymi. Unia Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie była unią dwóch monarchów, jak Unia Kastylii z Aragonią, lecz unią dwóch narodów obywatelskich. Nie byłaby możliwa, gdyby wcześniej nie wykształciła się demokracja szlachecka. Istotą dziedzictwa Unii Lubelskiej jest wolność. Rzeczpospolita była bowiem największą w ówczesnym świecie wspólnotą polityczną ludzi wolnych. 16 sesji tematycznych i ponad 80 wystąpień dotyczących m.in. gospodarki, rynku pracy, rolnictwa, ochrony środowiska czy systemu zdrowia. Tak ma wyglądać konwencja PiS-u w Katowicach, wynika z doniesień medialnych. Trzydniowe spotkanie rozpocznie się w piątek. Podczas konwencji w Katowicach zaplanowano panele podsumowujące dotychczasowe działania rządu oraz debaty eksperckie. Konwencja ma być wzorowana na tej, która odbyła się w lipcu 2015 roku przed zwycięskimi dla PiS-u wyborami parlamentarnymi. Spotkanie w Katowicach ma się rozpocząć od wystąpienia szefa Rady Programowej PiS-u, wicepremiera i ministra kultury, profesora Piotra Glińskiego. Następnie zaplanowano 4 sesje tematyczne. Ministrowie oraz eksperci będą przedstawiali tematy dotyczące odpowiedzialnego rozwoju, polityki energetycznej, ochrony środowiska oraz społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju społecznego.
W sobotę zaplanowano sesję na temat m.in. polskiej wsi i rolnictwa, finansów publicznych, edukacji i sportu, polityki międzynarodowej, systemu zdrowia, obronności i samorządu. Poruszone będą też kwestie kultury i mediów, rynku pracy, rodziny oraz emerytalne. Również w sobotę spodziewane są wystąpienia liderów partyjnych, prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, lidera Porozumienia Jarosława Gowina oraz szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Głosy zabiorą także premier Mateusz Morawiecki oraz była wicepremier europoseł Beata Szydło. W niedzielę z kolei, w ostatnim dniu konwencji, odbędą się 3 sesje tematyczne na temat m.in. systemu sprawiedliwości i cyfryzacji. Konwencję w Katowicach podsumuje prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Zwolnienie pracownika za jego poglądy to dyskryminacja i łamanie prawa, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Pracownik sieci sklepów IKEA stracił pracę, bo sprzeciwił się promowaniu ruchów LGBT. Do prokuratury zgłaszają się kolejni pracownicy sklepu, którzy skarżą się na dyskryminację. Środowiska gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów coraz bardziej ingerują w życie społeczno-polityczne. One już w tym momencie nie domagają się tego, żeby je tolerować, ale mają być promowane, mają być stawiane na równi z klasycznym modelem rodziny. Wspierają je m.in. międzynarodowe koncerny. Akcję na rzecz promocji LGBT zorganizowała szwedzka sieć sklepów IKEA, także w Polsce. Jednak jeden z pracowników firmy sprzeciwił się akcji wspierającej ruchy LGBT, umieszczając na wewnętrznym forum cytaty z Biblii na temat homoseksualizmu. 2 dni później został zwolniony z pracy. Pomysły różnego rodzaju magików i wizjonerów typu Soros idą w tym kierunku, żeby doprowadzić do destrukcji państwa narodowe, systemy oparte o wartości chrześcijańskie. No i państwo nie może być tutaj bezbronne. Oświadczenie w sprawie afery związanej z IKEA wystosował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zagraniczne koncerny zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa. Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym. Oczekuję, że IKEA nie tylko wycofa się z tej oburzającej decyzji zwolnienia pracownika, ale również przeprosi polską opinię publiczną za swoje niedopuszczalne działania. Sprawą zwolnienia pracownika IKEA zajmie się prokuratura. Do śledczych zgłaszają się kolejni pracownicy firmy, którzy skarżą się na dyskryminację i narzucanie im poglądów sprzecznych z własnymi wartościami. Mam nadzieję, że nawet tak duża i silna korporacja i popularna, trzeba przyznać, w Polsce siedzi jako z IKEA, no nie będzie traktowała Polski jak tak swojego prywatnego folwarku, w którym może dokonywać różnego rodzaju takich inżynierii społecznych i próby formowania nowego człowieka. I że państwo będzie tu reagowało bezwzględnie i stanowczo. Interwencję w całej sprawie zapowiedział również Rzecznik Praw Obywatelskich. Tego człowieka trzeba bronić również przed sądem, dlatego że za umieszczenie cytatu Pisma Świętego nie mogą człowieka takie reperkusje. Zwolniony pracownik może liczyć na wsparcie m.in. Solidarności. W internecie ruszyła także petycja w jego obronie. Dotychczas podpisało ją ponad 16 tysięcy osób. Po raz kolejny w szerokim gronie z inicjatywy sołtysów i mieszkańców odbyło się spotkanie dotyczące spraw Puszczy Białowieskiej, a także problemów i potrzeb mieszkańców. Przygotowany został specjalny list do UNESCO. W trakcie rozpoczynającej się dziś sesji organizacja ma dyskutować o wpisaniu Puszczy na listę dziedzictwa w zagrożeniu. UNESCO w przygotowanym przez siebie raporcie próbuje zakwestionować badania polskich naukowców, które jasno pokazują, że puszcza bez ingerencji człowieka po prostu zginie. Miejscowa ludność krytycznie ocenia raport. Sytuacja w puszczy jest dramatyczna. Działania naprawcze miałyby zatrzymać gradację kornika drukarza. Bez podjęcia działań w puszczy robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Turyści mają pewne ograniczenia, poza tym turyści nie mogą sobie tak wejść do puszczy. Drzewa suche są zagrożeniem. Z tym też coś trzeba zrobić. Wszystkie działania próbują zablokować tzw. ekolodzy. Ja nie widzę zagrożeń dla mieszkańców ze względu na to, że Puszcza Białowieska jest obiektem UNESCO. Są w zasadzie same zalety. Mieszkańcy Puszczy apelowali do radnych, aby w sprawie ochrony Puszczy zwrócić się bezpośrednio z apelem do UNESCO. W stanowisku zwrócono uwagę na 2 istotne sprawy, mówi Andrzej Antczak, radny gminy Białowieża. Pierwsza to jest konsultacja i uwzględnienie zgodnie z zasadami UNESCO i ONZ-u
uszanowania społeczności lokalnych i możliwości rozwoju lokalnego. I z drugiej strony, żeśmy zasygnalizowali, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzone zostanie wśród mieszkańców referendum. Miejscowa ludność ma konkretne oczekiwania wobec UNESCO. Żeby UNESCO też dostrzegało, że poza puszczą są jeszcze ludzie, że należy się z nimi liczyć, żeby zapewnić im też jakiś rozwój, możliwości zupełnie takiego godnego życia, a tego niestety nie mamy. To leśnicy i mieszkańcy od lat pielęgnują to miejsce. Temat Puszczy Białowieskiej pojawi się na 43. Komitecie UNESCO w Baku. Spotkanie rozpoczyna się dzisiaj. Polscy tenisiści rozpoczynają rywalizację na trawiastych kortach Wimbledonu. W singlu wystąpią Iga Świątek, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po raz pierwszy od wielu lat zabraknie Agnieszki Radwańskiej. Mówimy Agnieszka Radwańska, myślimy o Wimbledonie, bo tam to był przecież jedyny jej finał wielkoszlemowy. W żadnym innym turnieju nie udało się awansować do finału. Pamiętajmy, że coś się kończy, a coś się zaczyna, więc mamy Igę Świątek, naszą mistrzynię juniorską z ubiegłego roku, która, no tutaj organizatorzy stanęli na wysokości zadania i dali jej dziką kartę, więc od razu zagra w turnieju głównym, to wielkie wyróżnienie. Podobnie jak Agnieszka. Przypomnijmy sobie, że w 2005 Agnieszka wygrała turniej juniorski i rok później dostała dziką kartę od organizatorów. Iga jest zupełnie inną zawodniczką. Ona gra zupełnie innym stylem. Ona dużo mocniej uderza, ma też inne warunki fizyczne. Dlatego nie spodziewajmy się takich meczów, jak miała Agnieszka, choć Iga naprawdę już wiele potrafi. Teraz na Roland Garros była w czwartej rundzie, znakomity wynik zrobiła. Będzie też Magda Linet w głównej drabince, czyli mamy dwie dziewczyny, Magda Linet i Igę Świątek. Mamy Huberta Hurkacza, no i w grze deblowej oczywiście Łukasza Kubota, mistrza Wimbledonu sprzed 2 lat w grze deblowej z Marcelo Melo. Sportem kończymy to wydanie informacji dnia. Ponownie zapraszam Państwa po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia.